Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejniku na moim kanale, z tej strony TechSardy, a dzisiaj wlotuję kolejny film z waszej ulubionej serii, w którym pokazuję konfigu danego proplayera, youtubera czy też streamera w CSGO. W komentarzach prosiliście o update konfigu od Snax, dlatego taki film się pojawia na kanał. I piszcie w komentarzach, koło następnego byście chcieli, aby pojawił się w tej serii jakiś update z konfigu, być po prostu jakaś nowa osoba, więc piszcie. Oraz jeżeli oglądacie Twitcha, to też macie link do mojego właśnie kanału na tej platformie w opisie tego filmu. I możecie dać followka, tam czasami jakieś streamy się po prostu pojawiają. Z góry dziękuję i myślę, że już bez przedłużania, przejdźmy do odcinka. Okej, więc ja już znajduję się w samej właśnie gierce i na sam start zajmiemy się celownikiem właśnie od Snaxa, więc po prostu przejdźcie sobie do opisu tego filmu i właśnie tam macie kodzik do tego celownika i później z takim kodzikiem sobie wędrujcie do menu ustawień, gra, celownik. Tutaj właśnie dajcie sobie udostępnij lub importuj, wklejcie tutaj kodzik, dajcie importuj i gotowe. Teraz sobie przejdźmy do viewmodela oraz HUD-u, jakim posługuje się Snax, więc tak samo jak z celownikiem przejdźcie sobie do opisu tego filmu i właśnie stamtąd skupicie sobie po kolei komendy do konsoli w CSGO. Co do celownika w AFCE, to po prostu ma tutaj akurat defaultową grubość, ale jeżeli ktoś, nie wiem, sobie kiedyś tam zmienił na po prostu jakiś grubszy celownik AFCE, to macie też oczywiście komendę w opisie filmu, którą po prostu starczy sobie wpisać do konsoli, a mieć taką samą grubość jak ma Snax. Kolejna rzecz, jaką chciałem wam pokazać w tym odcinku, to jest właśnie czułość myszy Snaxa w samej gierce, więc ona tutaj wynosi 2.04, czułość powiększania 1.0 oraz w myszce ma 400 dpi. Okej, więc teraz sobie przejdźmy do ustawień graficznych Snaxa, więc one wyglądają w ten sposób. Tryb kolorów ma ustawiony na monitor komputerowy, jasność ma tutaj ustawione na 80%, ale jeszcze co w ogóle do koloracji kolorów, to sobie za chwilę do tego przejdziemy, ale na początek wam po prostu pokażę te ustawienia graficzne. Tak samo co do rozdzielczości, która ma 4024x768, to ma po prostu paski po bokach i za chwilę wam pokażę, jak właśnie uzyskać takie paski, bo obstawiam, że macie po prostu na razie rozciągniętą tą rozdzielczość po ustawieniu jej. Co do trybu wyświetlania, tutaj ma pełny ekran. Opcje oszczędzania energii to ma wyłączone. Ogólne jakości to ma ustawione na wysoką. Szczegóły modeli tekstur to ma wysokie. Strumieniowanie tekstur ma włączone. Szczegóły efektów wysokie. Detale shadera bardzo wysokie. Zwiększy kontrast graczy to ma włączone. Renderowanie wielorodzeniowe to ma włączone. Tryb antyaliasingu 8x MSA. Antyaliasing FX-a ma tutaj wyłączony. Tryb filtrowania tekstur to ma anizotropowe 8x. Czekaj na synchronizację panoramy to ma wyłączone. Rozmycie wyłączone. Tryb trzech monitorów ma włączone i użyj Uber Shaderów to ma włączone. Okej, więc teraz wam pokażę, jak uzyskać właśnie taką samą kolorację kolorów, jaką ma Snax w CS-ie, czyli jakby takie no, po prostu większe nasycenie tych kolorów, inaczej mówiąc. Oraz wam też pokażę, jak mieć te paski w opokach na rozdzielczości 4x3. Więc co do koloracji kolorów, to są na to dwa sposoby. Jednym z nich jest sobie wejście w ustawienia monitora i właśnie tam można sobie zwiększyć nasycenie. To oczywiście nie jest we wszystkich monitorach, ale no ja na przykład mam taki już 4-letni. Obstawiam, że jeżeli też no jakiś tam w miarę nowy macie, no to też powinniście mieć taki jakby panel sterowania, no i tam właśnie możecie sobie zmienić tą kolorację kolorów. Co do jeszcze jakby drugiego sposobu, to wchodzicie w panel sterowania NVIDIA, to tylko działa na kartach graficznych od NVIDIA. Tutaj sobie wchodzicie w wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu, tutaj sobie dajcie to gdzieś na 75% i macie no coś w tym stylu, co właśnie Snax w CS-ie. Możecie to troszeczkę sobie to zwiększyć bądź zmniejszyć, bo każdy monitor troszeczkę inaczej odbiera te kolory, ale przynajmniej jak jest ustawione to na 75%, to mam dosłownie taki sam efekt. Teraz sobie może przejdźmy do właśnie ustawienia tych czarnych pasków po bokach w rzeczywistości 4x3. Więc tutaj sobie wchodzimy w dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu. Dajcie tutaj sobie to na po prostu proporcje z pełnego ekranu, czyli dajcie sobie po prostu tutaj proporcje. Dajcie sobie zastosuj i wtedy macie 4x3 z paskami po bokach. Można oczywiście sobie te jakby paski po bokach też ustawić w panelu sterowania od Radeon, ale niestety no, nigdy nie miałem takiej karty graficznej, więc ciężko mi powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ale myślę, że też jakbyście tam poszukali sobie, albo po prostu gdzieś tam sobie sprawdzić na YouTubie, to też byście uzyskali na to odpowiedź. Tak samo oczywiście z koloracją kolorów. Też myślę, że bez problemu to byście mogli zrobić w panelu sterowania od Radeonów. Okej, to tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i co najważniejsze przydał. I teraz już macie właśnie ustawienia Snaxa w CSGO. Jeszcze na końcu tego filmu prosimy was o strzelenie subika na kanał oraz dania łapeczki w górę, bo mi z tego po prostu bardzo miło. Będę już ten kończył film, więc trzymajcie się, do następnego razu, cześć!